Słuchajcie, tą muzykę wcześniej grałem i to jest chyba w takiej formie, w jakiej już bym chciał. Leciutko się tam pomyliłem, może w jednym, może w dwóch miejscu, w miejscach, ale melodycznie tak jakbym chciał. I wcześniej ona miała tytuł Tęsknota, a pomyślałem, że to będzie tytuł Tęsknota do spokojnej przyszłości. I zagrałem ją teraz już tak na koniec dnia dziecka. Nie wiedziałem, co innego chciałbym zagrać na Dzień Dziecka. Pomyślałem, niech będzie ta muzyka. Z troski o dzieci naprawdę na całym świecie. Jest to Międzynarodowy Dzień. I wiecie, na tym świecie się dzieje tyle rzeczy, a przecież te dzieciaczki są niewinne. Piękne, małe, mające prawo do szczęścia i oby szczęśliwe. I mniejsze, i maluśkie, i większe, i różne. Natomiast te ich mamy to robią przeróżne rzeczy. One to czasami, przynajmniej tu, gdzie mieszkam, to tak jakby nie mogły darować, że każdy dzień to nie jest dniem kobiet, a owszem, może by się należał, tylko że te dzieci też swój dzień mają. No niby tam mają, uznają imprezy dla nich i tak dalej, ale tak jak się zachowują te kobity, i w ogóle, co się dzieje na tym świecie, to ja już myślałem, że dzisiaj nie dam rady i nic. Ja sam mam córkę już dorosłą, ale pomyślałem, że z troski właśnie o te dzieci, o ich przyszłość i teraz już teraźniejszość, żeby miało prawo do szczęśliwego życia, żeby te matki im nie truły jakimiś strasznymi rzeczami, tylko miały też troskę o te dzieci. To zagram, a nie wiedziałem, co to tą moją muzykę już poprzednią, która myślę, że jest ładna, i chyba to jest najważniejsze. Także pozdrawiam. A ten filmik, który nagrałem, Johnny B, przedwczoraj, coś mi tam przeszkadzało i go na razie przeniosłem do prywatnych. Albo takich częściowo prywatnych. Myślę, że subskrybenci mają do niego dostęp. A może jeszcze zagram, może jeszcze to powtórzę. Pozdrawiam wszystkich i naprawdę troszczmy się o te nasze dzieci. Nie stajemy się utrudnić życia swoimi jakimiś problemami psychicznymi dorosłych. Bo tu, gdzie mieszkam, to te problemy są takie, że jest ciężko tu w ogóle żyć i przeżyć. I przepraszam, że w Dzień Dziecka właśnie o takich rzeczach mówię. Ale to jest też z troski o te dzieci. Naprawdę, szczerze. Bo moje życie to jest tutaj ciągle zagrożone. Ale te dzieci mają prawo do tego, żeby ci rodzice troszkę pozytywnie dla nich też pomyśleli. Pomyśleli, co robią, jak się zachowują. Najlepszego jeszcze raz przepraszam, że o takich rzeczach mówię.